wollen jetzt zusammen ein Abschnitt aus Psalm 40 lesen. Chcielibyśmy wspólnie przeczytać odcinek z Psalmu 40. Und zwar die Verse 1 bis 6. Od 1 do 6 wiersza. Psalm 40, od 1 do 6 wiersza. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Tęsknie oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje. Umocnił kroki moje. Włożył usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Der Psalm 40 ist uns mehr oder weniger gut bekannt. Ten Psalm 40 jest w większym albo mniejszym stopniu dosyć znany. Wir finden ihn öfter zitiert im Neuen Testament. My często znajdujemy zacytowane z tego psalmu słowa w Nowym Testamencie. Und der Zusammenhang macht deutlich, dass es sich auf den Herrn Jesus konzentriert. A związek, w którym użyte są te wiersze w Nowym Testamencie, mówi nam o tym, że koncentrują się one na osobie Pana Jezusa. Die wichtigste Zielsetzung der Psalm ist immer die prophetische. Ten właściwy kierunek, który podają nam psalmy, to jest dotyczy proroctw. Sie wendet sich an den gläubigen Überrest vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Psalmy mówią o wierzącej reszcie Izraela przed tysiącletnim królestwem. Der Überrest wird durch große Drangsale gehen müssen. Ta wierząca reszta ludzi z Izraela będzie musiała przejść przez wielki ucisk. Doch in diesen Regierungswegen verbindet sich der Messias mit seinem Überrest. I właśnie w tych drogach, na tych drogach z tą wierzącą resztą z Izraela łączy się Mesjasz. Wir haben auch eine historische Blickrichtung. My również w psalmach widzimy pewne myśli historyczne. Da dürfen wir David sehen unter den Regierungswegen Gottes. Możemy widzieć na przykład Dawida, który szedł według myśli Bożych, który był pod sądem Bożym. Wir dürfen ihn auch anwenden auf uns. Możemy również psalmy odnieść do samych siebie. Die Gläubigen der Gnadenzeit. Wierzących, którzy żyją w czasie łaski. Und macht uns auch deutlich, wie eine enge Beziehung zwischen Gott dem Vater und dem Sohn war. I widzimy również ten ścisły związek, który występuje między Bogiem Ojcem a Synem. Ganz grob können wir den Psalm in zwei Teile teilen. Całkiem tak zgrubnie możemy psalmy podzielić na dwie części. Den ersten Teil haben wir gelesen. Ten pierwszy, z pierwszej części, której żeśmy czytali, zeigt uns die Ergebnisse des Werkes von Golgatha. Mówią o skutkach, jakie przyniosło dzieło na Golgocie. Der zweite Teil zeigt die Grundlage, nämlich Golgatha. Tą drugą częścią to jest podłoże, czy podstawa, którą jest Golgota. Man kann diesen Psalm auch überschreiben mit dem Titel Hingabe. Ten Psalm można również, diese Psalm, ja? Ja. Ten Psalm można również
Przepraszam, bo tu chodziło o ten psalm, który myśmy przeczytali. Nie chodziło o wszystkie psalmy, tylko o ten psalm, ten podział, o którym teraz powiedziałem. Można również tytuł nadać temu psalmowi, mianowicie tytuł Poświęcenie. Wir sehen also, wir können diesen Psalm unter unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. A więc możemy spojrzeć na ten psalm z różnych punktów widzenia. Dieser Psalm ist von David geschrieben. Ten psalm został napisany przez Dawida. Und dem Vorsänger, dem Gesangführer gewidmet. I został on poświęcony przewodnikowi chóru. Noch ein Gedanke zur Aufteilung. Jeszcze jedna myśl dotycząca podziału tego psalmu. Als wiedergeborene Menschen beschäftigen wir uns sehr gerne mit den Segnungen. Jako nowonarodzeni ludzie bardzo często zajmujemy się błogosławieństwami. So ist der Psalm aufgebaut. Tak też i ten psalm jest zbudowany. Aber der zweite Teil zeigt uns, dass wir nie vergessen sollen. Ale jeszcze również inna jest część, której nie możemy zapomnieć. Wie wir in den Besitz der Segnung gekommen sind. W jaki sposób żeśmy doszli do tych błogosławieństw? Im Hinblick auf die Verwirklichung irdischer Ratschlüsse Gottes und himmlischer Ratschlüsse Gottes gibt es eine zentrale Person. Jeśli chodzi... Im Hinblick auf die Verwirklichung himmlischer Ratschlüsse und irdischer Ratschlüsse. Ratschluss to jest decyzja i plan. Vorsatz. Jeśli chodzi o te niebiańskie i ziemskie przesłanki, to... Gibt es eine zentrale Person, das ist Gott. Jeśli chodzi o te właśnie sprawy, to zawsze musimy na nie spojrzeć poprzez jedną centralną osobę, to jest osobę Pana Jezusa. Und der Jesus ist das zentrale Thema für jeden Gläubigen. A Pan Jezus jest właśnie tą centralną osobą każdego wierzącego. Wir fangen an mit dem Begriff beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Rozpoczyna się ten psalm słowami tęsknie oczekiwałem Pana. David, als junger Mann hatte beharrlich auf Gott geharrt. Ten mąż Dawid ciągle cierpliwie oczekiwał na Pana. Der gläubige Überrest wird vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches auch beharrlich auf dem Messias haben. I również wierząca reszta Izraela będzie cierpliwie z tęsknotą oczekiwać na swojego Mesjasza. Denn wir wissen ja, was mit ihm passiert. Wir wissen ja, was mit ihm passiert. My wiemy, co się wcześniej z tymi ludźmi stanie. Ich denke, wir haben alle einen gefüllten Magen. Ja myślę, że my wszyscy mamy pełne żołądki. Ich kann das zumindest von mir sagen. Ich bin gut versorgt worden heute tagsüber. Ja mogę przynajmniej o sobie tak powiedzieć, jak dobrze byliśmy dzisiaj, jak dobrze się o nas dzisiaj troszczono. Aber der gläubige Überrest kriegt nichts dazu essen. Ale ta wierząca resztka Izraela w przyszłości nie będzie miała co jeść. Sie werden die Zahl nicht annehmen. Das Zeichen des Antichristen werden sie nicht annehmen. Ten znak Antychrysta nie przyjął. Przyjmą oni na siebie. Nie przyjmą. Nie, przepraszam, wierząca resztka nie przyjmie na siebie oczywiście. Sie können nicht kaufen. Oni nie będą w związku z tym mogli niczego kupić. Sie können nicht verkaufen. Oni nie będą mogli niczego sprzedać. Wir sehen, welche eine Notsituation das ist. A więc widzimy, w jakiej trudnej sytuacji się znajdzie ta resztka. Aber ausharren ist ein Kennzeichen der Gläubigen immer gewesen. Ale to oczekiwanie jest zawsze tą wewnętrzną cechą wierzącego. In der Apostelgeschichte findest du immer wieder den Begriff sie verharrten. Bardzo często znajdujemy to wyrażenie trwali w dziejach apostolskich. Da ist geistliche Energie erforderlich. A więc w tym przypadku konieczna jest wewnętrzna energia, duchowa energia. Wir haben von der Kraft des Heiligen Geistes gelesen zu Anfang. My przeczytali na początku o mocy Ducha Świętego. Wir haben von dem ewigen Leben gelesen. Myśmy czytali również o życiu wiecznym. Wir Gläubigen können nur aufgrund des neuen Lebens
und der Kraft des Heiligen Geistes aussagen. My możemy tylko oczekiwać w tej mocy Ducha Świętego, posiadając życie wieczne. Als Beispiel Apostelgeschichte 2:42, sie verharrten in der Lehre. Jako przykład przypomnijmy sobie wiersz Dzieł Apostolskich, drugi rozdział, 42 wiersz. 2 Koryntian 12. 2 Koryntian 12. Sagt Paulus im Hinblick auf die Apostel, dass das Aussagen das Kennzeichen der Apostel ist. Mówi o tym, że właśnie to oczekiwanie albo wytrwanie jest cechą apostołów. Kapitel 12, Vers 12. 12 rozdział, 12 wiersz. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości. W innych tłumaczeniach jest wszelkiej wytrwałości albo wytrwaniu. Aussagen, wollen sich gegenseitig im Untern auch aussagen? Czy możemy, czy nie powinniśmy się jedni drugich pobudzać do tego, aby trwać? Wenn wir dann an Jesus denken, kiedy myślimy o Panu Jezusie, er ging konsequent seinen Weg. On cały czas konsekwentnie szedł swoją drogą. Wie sagt er noch im Psalm 16? Tak jak mówi też Psalm 16. Bewahre mich, Gott, ich traue auf dich. Zachowaj mnie, Boże, ja czekam na Ciebie. Mochte der Widerstand noch so groß sein. Może też i sprzeciw być coraz to większy. Nein, sein Vertrauen war beständig. Nie, to jednak jego oczekiwanie było trwałe. Wenn du Lukas 22 liest im Hinblick auf diesen Begriff. Kiedy w spojrzeniu na to wyrażenie czytamy wiersze z Łukasza 22. Und ein Streit unter den Jüngern ausbrach, wer der Größte wäre. Kiedy tam nastała sprzeczka pomiędzy apostołami, który z nich miałby być największy. Was sagt der Jesus in dem Zusammenhang? To co Pan Jezus mówi? Ihr seid es, die mich mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. 22. Vers 28. Wiersz 28. Wy zaś jesteście tymi, którzyście wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. Wir wollen uns nicht herausstellen als solche, die wirklich aussagen. Wir wollen uns nicht damit präsentieren, dass wir aussagen. Myśmy nie powinni okazywać, czy się prezentować takimi, jak żeśmy są wytrwali. Aber wir wollen deutlich machen, dass es das ganz Natürliche des Glaubenslebens ist. Ale powinniśmy udokumentować to, że jest to normalną cechą naszej drogi wiary. Das Ausharren ist konzentriert auf den Herrn. To wytrwanie, oczekiwanie skoncentrowane jest na Pana. Und auf sein Wort. I na Jego Słowo. Und jetzt finden wir. I teraz znajdujemy, widzimy w następnych wierszach. 6 wunderbare Ergebnisse. 6 wspaniałych skutków tego oczekiwania. Was hat der Gläubige getan? To, co uczynił wierzący, on oczekiwał na Pana. Was jetzt Gott tut, das finden wir in den nächsten Versen. A to, co Bóg czyni w odpowiedzi na to oczekiwanie, czytamy w następnych wierszach. Spójrzmy na te wiersze. Die erste Tätigkeit ist, dass sich zu mir geneigt hat. Pierwsze to jest to, że on się skłonił ku mnie. Wir sehen, wenn ein Kind Not hat. Widzimy, kiedy dziecko ma jakąś potrzebę. Die Mutter neigt sich zu dem Kind. To mama skłania się ku niemu. Und nimmt sich dieses Schmerzes an. I zabiera ten ból jakby od tego dziecka. Und ich weiß, dass auch einige hier durch große Übungen zu gehen haben. Ja wiem, że też i tu niektórzy przeszli przez wiele trudności. Selbst der große Gott neigt sich zu dir herab. I wtedy sam ten wielki Bóg skłania się ku Tobie. Ist das nicht großartig? Czy to nie jest coś wielkiego? Als Reaktion auf das Ausharren?
To jest reakcja na nasze trwanie. Und wir haben ja noch nicht gesagt, worauf das Ausharren sich bezieht. I myśmy właściwie nie mówili o tym, czego dotyczy to oczekiwanie. Wir haben zwar gesagt, auf den Herrn oder auf sein Wort. Myśmy wprawdzie powiedzieli oczekiwanie na Pana, na Jego Słowo. Aber es betrifft alle Bereiche. Ale to dotyczy wszystkich zakresów naszego życia. Die irdischen wie die geistlichen. Zarówno tych ziemskich, jak i tych duchowych. Im Hinblick auf Ehe, im Hinblick auf Familie, im Hinblick auf Ruf. Czy to dotyczy małżeństwa, czy rodziny, czy zawodu? Im Hinblick auf die geistigen Dinge. Czy jeśli spojrzymy na duchowe sprawy? Dass wir eine gesunde geistige Entwicklung nehmen. Czy weźmiemy pod uwagę duchowy, zdrowy rozwój? Dass wir unseren Dienst erkennen und in Abhängigkeit vom Herrn tun. Czy chodzi, czy to, że mielibyśmy rozpoznać służbę nam powierzoną, którą mamy czynić dla Pana? Das ist ja nicht nur ein Thema für Brüder, sondern genauso für Schwestern. A to nie jest tak poza tym tematem tylko dla braci, ale również dla sióstr. Wenn wir auf ihn vertrauen, dann neigt er sich zu uns herab. Jeśli oczekujemy na Niego, to On się do nas skłania. Seine persönliche Gegenwart und Zuneigung, ist das nicht ein großes Ergebnis? Jego osobiste zainteresowanie i skłonienie się ku nam, czy to nie jest coś wielkiego? Die zweite Reaktion ist, dass der Harrende erlebt, dass sein Schreien gehört wird. To ta druga reakcja, czy skutek jest taki, że on wysłuchuje tego, który krzyczy do niego. Er weiß, das Schreien geht nicht nur bis zur Zimmerdecke. Bo to wołanie nie osiąga tylko wysokości tego pomieszczenia. Nein, es geht zum Thron Gottes. Nie, ono sięga aż do tronu Bożego. Die Überzeugung zu haben, mein Gebet geht zum Thron Gottes. Miejmy to przeświadczenie, że moja modlitwa sięga tronu Bożego. Das zeigt uns hier. Das die Schrift. To Pismo właśnie nam w tym miejscu o tym mówi. Die Schrift zeigt aber auch hier, dass der Gläubige durch Schreien zu gehen hat. Ale też i Słowo tutaj nam pokazuje, że wierzący przechodzi przez takie fazy, w którym musi wołać. Gläubige haben nicht immer einen einfachen Weg. Bo wierzący nie zawsze mają tylko prostej drogi w życiu swoim. Und wir denken vielleicht noch einmal an Jesus. A pomyślmy też o Panu Jezusie. Hebräer 5, Vers 7. Przeczytajmy Hebrajczyków, 5 rozdział, 7 wiersz. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. A więc i jego życie było nacechowane wołaniem. Trzecią reakcję znajdujemy w wierszu trzecim. Wir werden heraufgeführt. Zostaliśmy wyprowadzeni. Auf das Niveau Gottes gewissermaßen. Do poziomu Boga, możemy tak powiedzieć. Das ist ein grundsätzlicher Gedanke, den wir immer wieder finden. To jest bardzo poważna myśl, którą tutaj możemy zauważyć. Gott kommt in unsere Umstände hinein. Bóg skłonił się do naszych okoliczności, stanął w tych okolicznościach. Du kannst das erleben. To mogłeś przecież przeżyć. Und er zieht dich hinauf in seine Bereiche. I on pociąga cię i postawia w swoim zakresie. Johannes 11 kommt der Herr zu Maria und Martha in ihrer Not. W Jana 11 czytamy, że Pan Jezus wchodzi w to doświadczenie Marty i Marii. Johannes 12 siehst du die andere Seite. W Jana 12 widzimy inną sytuację. To jest Maria von Bethanien in dem Bereich der Anbetung. Wtedy Maria z Betanii jest w tym obszarze, w którym ona może uwielbiać Pana. Das ist der himmlische Bereich. To jest ten zakres niebiański, albo obszar nieba, można powiedzieć. Sendschreiben an Laodicea. Wspomnijmy na orędzie, czy list do Laodycei. Wir schlagen uns mal auf.
Czytajmy może to miejsce. Księga Objawienia 3. Wiersz 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Der Herr kommt in die irdischen Umstände hinein. Pan skłania się i wchodzi w te okoliczności ziemskie, w których się znajdujemy. Und ist das Abendbrot mit dem, der angesprochen ist, der Führer ist. I je wieczerza razem z tymi, którzy tutaj są zmiankowani, z tą resztką wierzących. Aber dreht das Ganze auch sofort um. Ale też i teraz to jest odwrócona ta myśl. Und sagt, du wirst mit mir. I na końcu żeśmy czytali, że ty będziesz też ze mną jadł. Ja, diese dritte Segnung ist das herausgeführt sein. A więc widzimy, że tym trzecim błogosławieństwem jest to, że on nas wyciąga z czegoś. Und woraus wird er hinaufgeführt? Aus der Grube des Verderbens. I to jest napisane, że on nas wyciąga z dołu zagłady albo z dołu potępienia. Da waren wir alle. W tym stanie byliśmy wszyscy. Wir waren alle durch Verderben gekennzeichnet. Ging dem Tod entgegen. My wszyscy byliśmy w takim stanie, napiętnowani śmiercią. Der Jesus Christus war durch Verderben gekennzeichnet, weil der Hass der Menschheit immer größer wurde. Pan Jezus właśnie widział nas w tym stanie potępienia, gdyż ludzkość coraz bardziej brnęła w tym stanie. Nie, Pan Jezus sam był też w takim stanie, ponieważ przeciwko Niemu się zwróciło. To znaczy, On był wśród ludzi, którzy byli w tym stanie. Aber er führte aus. Ale On ich z tego wyprowadził. Das Vertrauen auf Gott führt aus. To zaufanie do Boga wyprowadza nas z tego stanu. Aber nicht nur die Grube des Verderbens, sondern auch aus kotigem Schlamm. Ale nie tylko z dołu zagłady, ale również z błota grząskiego. Das, wo jeder einen Abscheu vorhat. Das ist der kotige Schlamm. To chodzi o taki szlam, z którego nie można wyjść. Das, was Christus vollkommen zuwider war, seiner heiligen und gerechten Seele. Das ist der kotige Schlamm. Das mit unserer Sündenschuld beladen zu sein. To jest właśnie ten szlam, który ma związek z naszym grzesznym stanem. Er ist herausgeführt worden. On nas z tego wyciągnął. Und so wird auch der Überrest herausgeführt werden aus dieser Grube des Verderbens. I tak też się stanie w przyszłości, że resztka wierzących Żydów zostanie z takiego stanu wyciągnięta. Und die Füße werden auf einen Felsen gestellt. I postawione zostaną nogi na skalę. Ein sicherer Standpunkt. To jest bardzo pewne miejsce oparcia. Ich bin ja noch kein alter Mann. Ich bin noch kein alter Mann. Ja nie jestem co prawda starym człowiekiem. Aber in dieser Zeit, die ich zurückblicken kann, wie oft hat sich die Meinung der Gesellschaft verändert. Ale wiem dobrze, jak wiele zmieniło się w tym społeczeństwie, które obserwuję. Das kann kein Standpunkt für einen Gläubigen sein. Że nie można znaleźć żadnego oparcia dla wierzącego. Das Ausharren führt hier dazu, dass wir einen sicheren Standpunkt auf dem unveränderlichen Felsen Jesus Christus haben. Ale to oczekiwanie daje nam taki punkt, niezmienny punkt oparcia. Und somit sind wir unveränderlich. A więc w taki sposób rzecz ta się nie zmienia, jesteśmy niezmienni. Eine weitere Segnung kommt hervor. A więc następne błogosławieństwo z tego wynika. Aber lass mich noch vorher einen anderen Gedanken sagen zu dem sicheren Standpunkt. Ale chciałbym jeszcze jedną myśl dodać do tego pewnego oparcia. Den sicheren Standpunkt müssen wir persönlich einnehmen, ist klar. To musimy właśnie każdy z nas wziąć dla siebie osobiście. To jest jasne. Müssen wir gemeinsam einnehmen. Musimy również wziąć to wspólnie. Müssen wir als Eheleute einnehmen. Musimy to przeżywać jako małżeństwo.
Als Familie einnehmen. Jako rodziny. Sagt Matthäus 7 ganz klar. Mówi nam o tym Matthäus 7. Wer das Wort Gottes hört und tut, ist diesem klugen Mann zu vergleichen. Jest tam napisane, kto słucha Słowa Bożego i czyni je, podobny jest do męża mądrego. Der sein Haus auf den Felsen gegründet hat. Który zbudował swój dom na skale. Der Regen kam von oben. Deszcz spadł z góry. Die Stürme kamen von der Seite, die Flut kam von der Seite. Przyszedł wiatr, uderzył na dom z boku i wody uderzyły. Aber dieses Haus blieb stehen. Ale ten dom pozostał nietknięty. Wie viele Ruinen gibt es? Wie viele Ruinen gibt es? Eingestürzte Häuser. Ale pamiętajmy o tym, że jak wiele jest ruin dookoła. Wir sprechen jetzt von den geistlichen Ruinen. My teraz myślimy o duchowej, ruinie. Nein, wer sein Vertrauen auf Gott setzt. Ale tak nie jest, jeśli ktoś ma zaufanie Bogu. Das Haus bleibt stehen. To wtedy jego dom pozostanie trwały. Und die Versammlung Jesu Christi ist auf den Fels Christus gegründet. A zgromadzenie Pana Jezusa jest ugruntowane na skale, którą jest Chrystus. Vor dem Hintergrund wird sie nie untergehen. I pod tą skałą grunt nie upadnie, nie obsunie się. Jetzt geht es nicht nur darum, einen sicheren Standpunkt zu haben. A więc chodzi o to, aby mieć pewny punkt oparcia. Sondern eine weitere Segnung. Ale jeszcze następną, nie tylko o to, ale i następne błogosławieństwo. Meine Schritte befestigt. Chodzi o umocnione moje kroki. Dann gibt es kein Wanken auf dem Glaubensweg. A więc nie ma wtedy chwiania się na drodze wiary. Dann sind die Muskeln unserer Beine, unserer Füße in Ordnung. A więc wtedy moje nogi, mięśnie, wszystko jest w porządku, zdrowe. Dann schwanken wir nicht hin und her. Wtedy nie chwiejemy się na lewo i na prawo. Sondern können den Weg zielorientiert gehen. Ale możemy iść drogą w kierunku celu. Eine Segnung, die das Vertrauen auf Gott nach sich zieht. Jest to błogosławieństwo, które związane jest z oczekiwaniem na Pana. Ist es nicht der Mühe wert, das ganze Vertrauen auf den großen Gott zu setzen? Czy nie jest to godne wysiłku, aby całe zaufanie skierować w kierunku Boga? Hat das der Jesus nicht getan? Czy Pan Jezus tego nie czynił? Als wahrer Mensch? Jako kiedy był prawdziwym człowiekiem? Willkommen zu Vers 4. Teraz w wierszu czwartym. Eine weitere Segnung. Czytamy, znajdujemy następne błogosławieństwo. Ein Lied wurde in den Mund des Vertrauenden gelegt. Że pieśń została włożona w usta tego, który ufa. Wir haben uns heute noch darüber unterhalten, dass wir in den Häusern zu wenig singen. Myśmy dzisiaj do południa mówili, że w naszych domach za mało śpiewamy. Das ist unsere Verantwortung. To jest nasza odpowiedzialność. Hier wird es umgekehrt formuliert. Można też to sformułować odwrotnie. Hier sagt er, du hast in meinen Mund ein Lied gelegt. Tu jest napisane, że ty włożyłeś do moich ust pieśń. Das ist natürlich klar. To jest oczywiście jasne. Alles Gute kommt immer von Gott. Bo przecież wszystko, co jest dobre, pochodzi jedynie od Boga. Glückselig, die da wohnen in deinem Hause. Szczęśliwi, którzy mogą mieszkać w twoim domu. Stets sollen sie dich loben. Stets sollen sie dich loben. Ich habe das bewusst verändert, den biblischen Text. Sollen sie dich loben, steht da. Nein, es steht da nicht, sie sollen dich loben. Sie werden dich loben. Eine Feststellung. To jest napisane jako taka rzecz pewna, że oni będą ciebie, czy oni wielbią cię. Das ist es. Wenn wir uns in der Gegenwart Gottes aufhalten, bo jeśli znajdujemy się, czy przebywamy w obecności Bożej, dann kommt es automatisch zum Lob. To wtedy automatycznie zaczynamy wielbić. Der Vertrauende erkennt das hier. To zaufanie jest tutaj objawione. Und er gibt Gott die Ehre.
I w tym objawiamy, czy Bogu, Boga uwielbiamy. Indem er sagt, du selbst hast mir ja das Lied ins Herz gegeben. I mówimy mu, ty sam żeś mi włożył pieśń w usta moje. So war noch eben Blick in Psalm 22 werfen. Możemy spojrzeć teraz w kontekście tego, o czym mówimy, na Psalm 22. Wir lesen Vers 22b und 23. Czytamy 22 wiersz B i 23. Ty wybawiłeś mnie od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Da sehen wir den gleichen Gedanken. Widzimy tutaj podobną myśl. Er hat auf Gott sein Vertrauen gesetzt. On zaufał Bogu. Hat die Erhörung seiner Bitte erfahren. On przeżył wysłuchanie swojej prośby. Und jetzt ist es das Erste, was er tut. I teraz pierwsze, co on czyni. Dass er den Segen den Brüdern mitteilt. Że opowiada o błogosławieństwa, które przeżył swoim braciom, um dann mit ihnen zusammen Gott zu loben. Aby razem z nimi Boga uwielbiać. Ist das nicht gewaltig? Czy nie jest to rzecz potężna? Christus hört nicht auf, Gott zu verherrlichen. Chrystus nie przestaje uwielbiać Boga. Und wie freut er sich, wenn du und ich mit einstimmen in dieses Lob. A jak on, Bóg się cieszy, kiedy my dołączamy się do tego uwielbienia. Noch ein Gedanke. Jeszcze jedna myśl. Es geht nicht nur um das Lied. Nie chodzi tylko o pieśń. Sondern es geht um das neue Lied. Chodzi o nową pieśń. Jede Glaubensübung, die wir als Gläubige durchlaufen, führt uns dazu, dass wir ein neues Lied singen dürfen. Każde doświadczenie, które przeżywamy, prowadzi nas do tego, że zaczynamy śpiewać nową pieśń. Weil wir unseren Gott erneut erlebt haben. Ponieważ żeśmy na nowo przeżyli Boga. Punkt 2. Drugi punkt. Der Begriff neues Lied ist sehr häufig im Alten Testament anzutreffen. To wyrażenie nowa pieśń jest dosyć często zapisane czy wyrażane w Starym Testamencie. Er steht immer in Verbindung mit der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. To wyrażenie bardzo często albo prawie zawsze powiązane jest z myślami o tysiącletnim królestwie, które nadejdzie. Wir kennen den Begriff neues Lied aber auch aus Offenbarung 5. Ale my również znajdujemy to wyrażenie nowa pieśń w Księdze Objawienia 5. Da werden die Ergebnisse des Werkes von Golgatha uns vorgestellt. A tam są przedstawione skutki dzieła z Golgoty. Die Erlösten der Gnadenzeit singen die herrlichen Ergebnisse des Werkes unseres Herrn. Wierzący czasu łaski opowiadają w tej pieśni skutki dzieła Pana Jezusa. Und in Offenbarung 14 haben wir nochmal den Begriff neues Lied. A w Objawieniu 14 jeszcze raz znajdujemy to wyrażenie. Und da steht auch wieder in Verbindung mit Israel. A tam z kolei to wyrażenie powiązane jest z narodem Izrael. Der Widerstand ist gebrochen. Ten sprzeciw został złamany. Und die Aufrichtung des Reiches steht kurz bevor. A założenie czy początek tysiącletniego królestwa za niedługo ma nastąpić. Ein neues Lied. I pojawia się nowa pieśń. Christentum ist nichts Verstaubtes. Chrześcijaństwo nie jest niczym milczącym. Das Leben mit dem Herrn Jesus ist nie etwas Langweiliges. Życie z Panem Jezusem nie jest niczym nudnym. Ist erlebbar. Ono jest żywe. Wie wir das gehört haben, aufgrund des neuen Lebens und des Heiligen Geistes. Jeśli ono jest ugruntowane na nowym życiu i mocy Ducha Świętego. Das neue Leben befähigt uns, Beziehungen zu göttlichen Personen zu unterhalten. Nowe życie właśnie nas uzdalnia, aby żyć w tych nowych związkach z Panem Jezusem.
es ist noch eine Schönheit darin. Jeszcze tutaj znajdujemy jedną piękność. Und wenn wir über einen Text sprechen, dann sind wir sowieso nur an der Oberfläche. Ja, jeśli właściwie to jest tak, że jak my jakiś tekst przeglądamy, to czynimy to bardzo często tak powierzchownie. Wir geben ja nur hier und da Anregungen. Wir geben nur Anregungen. Der Text ist wie zu tief, dass wir ihn ausschöpfen können. Właściwie to trzeba powiedzieć, że ten tekst, każdy tekst jest tak głęboki, że my właściwie nie jesteśmy w stanie go wyczerpać. Denn aus der Einzahl wechselt er in die Mehrzahl. Że tutaj z liczby, z jednej rzeczy powstaje mnogość, więcej rzeczy. Er hat persönlich ein neues Lied bekommen. On osobiście otrzymał nową pieśń. Und dann spricht er von unserem Gott. A teraz mówi o naszym Bogu. Das Lob vermehrt sich. Bo ta chwała się jakby rozmnaża. Wenn der Herr dir ein Loblied auf das Herz gelegt hat. Jeśli Tobie Pan włoży do serca jakąś pieśń pochwalną, dann lass dich ermuntern, schlag es vor. To z tego wychodzi jakby pokrzepienie. Dass wir es alle zusammen singen. Takie, że my wszyscy razem będziemy śpiewać. Und dadurch wird die Beziehung von uns allen zu Gott belebt. I teraz ten nasz związek z Bogiem zostaje ożywiony. Wir haben also Reaktionen gesehen, die auf das Vertrauen folgen. A więc mogliśmy oglądać te wszystkie reakcje, które oparte są na oczekiwaniu Pana. Es waren Reaktionen von Seiten Gottes. To były reakcje ze strony Boga. Eine Aktivität von Seiten des Menschen. Jedno działanie ze strony człowieka. Und viele Aktivitäten von Seiten Gottes. I wiele reakcji ze strony Boga. So ist unser Gott. Taki jest nasz Bóg. Unendlich reich. On jest nieskończenie bogaty. Unendlich gütig. Nieskończenie dobry. Jetzt kommen wir zu einem neuen Gedanken. A teraz przejdźmy do nowej myśli. Er zeigt uns Reaktionen von Menschen, die das gewissermaßen miterleben. A teraz będziemy widzieć reakcje, ludzi, którzy w pewnym stopniu to wszystko przeżyli. Sie erleben mit, was Gott getan hat. Oni przeżyli to, co Bóg uczynił. Denn die Schrift sagt hier, viele werden es sehen und sich fürchten. Pismo mówi, że wielu go ujrzy i ulęknie się. Das, was der gläubige Überrest an Segnungen von Gott bekommt, führt dazu, dass die Menschen das sehen. To, co się stanie z tą wierzącą resztką, która to wszystko zauważy, to będzie widoczne przez innych ludzi. Wir haben gesehen, dass du heute Abend hingefahren bist. Ludzie widzieli, że tyś tu dzisiaj przyjechał. Sie sehen auch, dass du gewisse Vergnügungen nicht mitmachst. Oni widzą, że ty nie bierzesz udziału w ich przyjemnościach. Eine Beziehung zu Jesus Christus, gelebt und genossen, verändert das Aussehen des Menschen. Również stosunek twój do Pana Jezusa zmienia nastawienie ludzi. Die Menschen sehen das. Bo ludzie to widzą. Der Mensch reagiert ganz anders, wenn er eine Beziehung zu Gott unterhält. Ludzie reagują na to, jeśli widzą twój stosunek do Boga. Die Menschen können das zwar nicht verstehen, aber sie sehen was. Ludzie to prawda nie rozumieją tego, ale oni to widzą. Punkt 2. Die zweite Reaktion ist, dass sie Gott fürchten. Drugą reakcją jest to, że oni się Boga zaczynają bać. Wie schön ist das. Jakie to jest piękne. Wenn durch dein und mein Verhalten Menschen zur Gottesfurcht geführt werden. Jeśli przez twoje albo moje postępowanie ludzie zaczynają bać się Boga. Dritte Reaktion. Sie vertrauen auf den Herrn. Trzecia reakcja to jest ta, że ufać będą Panu. Das Vertrauen der einzelnen Seele. Zaufanie jednej duszy vermehrt sich. Się rozmnaża. Wir kennen das aus der Familie, nicht? My znamy takie przypadki z życia w rodzinie. Wenn Vater und Mutter vor der Autorität des Herrn und seines Wortes sich beugen. Jeśli ojciec i matka skłaniają się czy uginają się przed autorytetem Boga,
ist es an für sich das Normale, dass Kinder in das Vertrauen hineinwachsen. To jest normalne, że dzieci w tym zaufaniu wzrastają. In Vers 5 sehen wir eine Beschreibung, eine grundsätzliche Beschreibung. W wierszu 5 widzimy tutaj opisaną pewną zasadę. Wir können auch sagen, eine Gegenüberstellung. My możemy też przedstawić rzecz przeciwną. Denn es wird von einem glückseligen Mann gesprochen. Bo tutaj jest powiedziane o błogosławionym mężu. Und auf der anderen Seite von Übermütigen. A z drugiej strony o Übermütigen. Übermütigen ist Ende des Verses. Ja, Ende des Verses. Wyniosły, ale jest to tak, wyniosły. Wyniosły, okej. Oder wir können auch sagen, der Vers 5 ist eine Zusammenfassung dessen, was vorher gesagt worden ist. Albo ten wiersz 5, inaczej możemy powiedzieć, jest streszczeniem tego, cośmy do tej pory powiedzieli. David preist den Mann glückselig, der Gott zu seiner Zuversicht macht. David uwielbia, mówiąc, błogosławiony mąż, który w Panu pokłada swoją nadzieję. Das ist also kein armer Tropf. Kein Mensch, den man bemitleiden muss. Ein glückseliger Mann. Ist ein Mann voller Glück. Mit dem braucht man kein Mitleid zu haben. Szczęśliwy człowiek to jest taki, z którym nie trzeba mieć żadnego, z którym się nie ma współczucia. Nein, das ist ein Mann mit ganz weitem Herzen. Bo to jest człowiek, który ma bardzo szerokie serce. Das ist eine Frau, die in der Liebe Gottes ruht. To jest ktoś, kto odpoczywa w miłości Bożej. Voll des Glückes. Jest pełen szczęścia. To jest nicht die Frage, darf ich dies noch tun oder darf ich jenes noch tun? I wtedy nie pojawia się w naszym życiu pytania, czy mogę jeszcze to uczynić, albo czy mogę tamto uczynić. Nein, dieser glückselige Mann beugt sich vor dem Herrn und seinem Wort. Nie, szczęśliwy człowiek skłania się przed Bogiem i Jego Słowem. Und genießt automatisch den ganzen Segen. I automatycznie korzysta z wszelkich błogosławieństw. Der Satz zeigt aber auch, dass es eine klare Willensentscheidung ist. Ale to zdanie również pokazuje nam, że jest to dobrowolne poddanie się temu, dobrowolna decyzja. Das ist nicht so ein Gefühl, dass mal kommt, mal geht. To nie jest jakieś uczucie, które może przyjdzie, a może nie przyjdzie. Das ist das Thema, was Barnabas den jungen Gläubigen ins Herz graviert hat. To jest temat, który akurat dotykało serca Barnaby. Mit Herzensentschluss bei dem Herrn fahren. Ale tu chodzi o zdecydowane pójście za Panem. Die andere Seite sind die Übermütigen. A z drugiej strony są wyniośli. Sie ignorieren die Existenz Gottes und seines Wortes. Oni ignorują, zaprzeczają egzystencji Boga. Sie ignorieren die Wahrheit. Oni ignorują prawdę. Und kommen automatisch zu Lüge. I automatycznie dochodzą do kłamstwa, czyli kłamią. Das Wort ist kompromisslos. Bo słowo nie jest czymś kompromisowym. Es ist ganz klar. Ono jest całkiem jasne. Vers 6 haben wir wieder einen grundsätzlichen Gedanken. W wierszu 6 znowu mamy pewną taką gruntowną, zasadniczą myśl. Er spricht hier von Offenbarungen Gottes, die er gegeben hat. Tutaj jest mowa o objawieniach, które dał Bóg. Er spricht von Wundertaten. Tutaj ten wiersz mówi o cudownych czynach. Was ist ein Wunder? Co jest tym cudem? Etwas, was wir nicht erklären können. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Wäre doch zu flach formuliert. Jeśli tak byśmy mieli stwierdzić, to byłoby troszeczkę za płaskie określenie. Da gehört noch was hinzu. To jeszcze chcielibyśmy do tego coś dodać. In einem Wunder erkennen wir die herrliche Größe Gottes. Bo mówiąc o cudzie, albo w cudzie, widzimy cudowną chwałę Boga. Seine Güte. Jego dobroć. Seine Barmherzigkeit. Jego miłosierdzie. Auch wenn wir das mit unserem Verstand nicht erklären können. Chociaż nie jesteśmy w stanie czegoś wyjaśnić. Aber der Glaube schaut zum Beten an. Ale jednak wiara spogląda na to i uwielbia. Vielfach hast du deine Wunderwerke
Und deine Gedanken gegen uns erwiesen. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój. Das war nicht nur ein Wunderwerk. To nie był tylko jeden cud. Dass Gott sich offenbart hat, indem er uns sein Wort gegeben hat. Ist das nicht ein Wunderwerk? A czy to nie jest cudem, że Bóg się objawił w podarowanym nam słowie swoim? Dass er es über die Jahrhunderte erhalten hat. Że ono przez stulecia zostaje zachowane? Dass Gott das Evangelium der Gnade Gottes verkündigen ist. Że Bóg pozwolił zwiastować Ewangelię Bożej łaski? Dass er seinen Sohn gegeben hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Że on darował swojego syna jako ubłaganie za nasze grzechy? Obwohl er wusste, was wir mit dem Sohn seiner Liebe machen würden. Chociaż wiedział, co my ludzie uczynimy z synem jego miłości? Dass wir unsere Freude daran haben würden, ihn zu Tode zu quälen. Że ich radością było to, aby go zaprowadzić na śmierć? Kannst du diese Wunder verstehen? Czy możesz zrozumieć ten cud? Kannst du verstehen, dass Gott gesagt hat, der Sünder, der zu der Gnade Zuflucht nimmt, soll nicht an den Ort der Qual kommen? Czy możesz zrozumieć ten cud, który, o którym mówi Bóg, że człowiek, który przyjmuje Bożą łaskę, nie pójdzie na miejsce wiecznych mąk? Sondern er soll zu mir kommen ins Vaterhaus. Ale że on przyjdzie do mnie, mówi Pan Jezus, do domu Ojca? Unvorstellbar. To jest niepojęte. Und doch glückselige Tatsache für den Glauben. Ale jednak jest to szczęśliwy fakt dla wierzącego. David sagt hier, man kann sich nicht der Reihe nach vorstellen. David mówi, nie można sobie tego wyobrazić. Dass du glauben konntest. To, w to możesz uwierzyć. Ist das nicht ein Wunder? Czy to nie jest cud? Dass du in einer gläubigen Familie aufwachsen durftest, ist das nicht ein Wunder? Czy nie jest to cudem, że mogłeś być wychowywany w rodzinie wierzących rodziców? Nein, wir könnten noch weiter fortfahren, nicht? I możemy dalej i dalej mówić o tych cudach. Diese Wunder Gottes sind einmalig. Te cuda Boże, czyny Boże są jednorazowe. Das macht in dem zweiten Satz dieses Verses auch deutlich. I to właśnie w dalszej części tego wiersza jest tutaj wyraźnie pokazane. Wenn wir sie auch nicht erfassen können. Jeśli chociaż nie potrafimy ich zrozumieć. A wir sollen sie damit beschäftigen. Ale możemy się nimi zajmować. Und das zieht zum Lobe Gottes. I to nas pociąga czy prowadzi do uwielbienia Boga. Wir sehen also den Segen, den Gott gegeben hat. Widzimy więc błogosławieństwa, które Bóg daje, dass er das menschliche Herz glücklich machen kann, które mogą uczynić serce człowieka szczęśliwym, indem seine Güte ausströmt. Er kann das Herz glücklich machen, indem seine Güte ausströmt. Das to, że była jego dobroć, może być uns szczęśliwy. On nam daje przez to swoje błogosławieństwo. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Hauptabschnitt. Teraz jeszcze przejdźmy do następnego odcinka. Die Voraussetzungen, damit wir diese Güte auch erleben können. Warunki albo podstawy, dla których mogliśmy odebrać tę dobroć. Wir lesen die Verse 7 bis 18. Przeczytajmy wiersze od 7 do 18. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. A zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej. Opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą.
Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na głowie mojej, a odwaga moja opuszcza mnie. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, co pragną mej zguby. Niech osłupieją z powodu swej hańby ci, którzy mówią do mnie ha, ha. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim, Boże mój, nie zwlekaj. Ja zählt in Vers 7 die vier Opfer. On tutaj w wierszu 7 wylicza cztery rodzaje ofiar, głównych ofiar. Schlachtopfer können wir auch mit Friedensopfer wiedergeben. Te ofiary całopalne możemy, są ofiarami spokojnymi. Friedensopfer zeigt ja, dass Gott einen Teil hatte und der Opfernde einen Teil hatte. Ta ofiara spokojna mówi, że część tej ofiary należy się Bogu, a część należy temu, który ofiaruje. Das Speiseopfer beschäftigt sich mit dem Leben des Herrn Jesus. Ofiara z pokarmu dotyczy Pana Jezusa, życia Jego. Und das Brandopfer zeigt ihn in seiner Widmung im Tod. A ofiara całopalna mówi o poświęceniu dla Boga. Und schließlich das Sündopfer zeigt, dass er für uns die Frage der Sünden und der Sünde lösen musste im Tod. A ofiara za grzeszne mówi o tym, że on za grzechy musiał pójść w śmierć. Ta pierwsza, przepraszam, to była ofiara krwawa i dary. Te dary to była ofiara ofiara z pokarmu. Z pokarmu. Er zeigt hier, dass Gott keinen Gefallen daran hat. Was? Gott an diesem Opfern keinen Gefallen hat. Tutaj ten wiersz mówi, że Bóg w tych ofiarach nie miał upodobania. Wir lesen Hebräer 10, Vers 5 dazu. Przeczytajmy w związku z tą myślą Hebrajczyków. Vers 3. 10 rozdział, wiersz. Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku, chodzi o te ofiary. Denn wir wissen ja, dass die Opfer durchaus angeordnet waren. My wiemy, że ofiary zostały że one zostały postanowione. Doch die Stelle macht hier deutlich. A jednak to miejsce wyraźnie nam mówi o tym, dass diese Opfer nie letzten Endes die Befriedigung Gottes hervorrufen konnten. Że one właściwie tak do końca nie były, nie mogły zaspokoić Boga. Dann zeigt er hier, dass Ohren bereitet worden sind. Ohren bereitet worden sind. Jeszcze tutaj czytamy o tym, że zostały przygotowane uszy. Wenn wir das Zitat in Hebräer 10, Vers 5 dagegen spiegeln. Jeśli teraz przyłożymy do tego cytat, który zapisany jest w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, wiersz 5, da steht da nicht Ohren, sondern Leib. To znajdujemy, nie znajdujemy tam słowa uszy, ale ciało. Das macht deutlich, to wyraźnie mówi o tym, dass das Besondere die Ohren waren. Że tą szczególną jednak częścią były uszy. Das spricht von Hören und Gehorsam. To wyrażenie mówi nam o słuchaniu i posłuszeństwie. Und um hören und gehorsam sein zu können, braucht ihr einen Leib. A aby słuchać i być posłusznym,
Do tego potrzebujemy mieć ciało. Doch hier in Psalm 40 wird der Schwerpunkt auf die Ohren gelegt. A w Psalmie 40 ten punkt ciężkości położony jest na uszy. Und sie wurden von Gott bereitet. I zauważamy tutaj, że one są przygotowane przez Boga. Psalm 50 wird noch von oben gesprochen, nicht? Wir kennen die Stelle. Psalm 50 też nam mówi o tych rzeczach. Er weckt jeden Morgen, weckt mir das Ohr, damit ich höre, weil ich solchen nivelliert werde. To jest Izajasz, nie? Izajasz, 50 wiersz. Tam jest mowa, on każdego ranku po ranku otwiera moje uszy. Und dann kennen wir noch 2. Mose 21. Możemy też sięgnąć do ksiąg Mojżeszowych, to jest 1. rozdział. Da finden wir bei dem hebräischen Knecht auf das Durchstoßen der Ohren. Tam widzimy o tego hebrajskiego niewolnika, który pozwolił przekuć sobie uszy. Und das war verbunden mit einem Versprechen. A to było związane z pewną obietnicą. Er soll ewig dienen. Że on miał na wieki być sługą. Und dann denken wir an Golgatha. I wtedy myślimy, nasze myśli kierują, biegną ku Golgocie. Wo der Jesus durch eine Handlung gezeigt hat, dass er auf ewig dienen wollte. Że Pan Jezus przez swoje postępowanie pokazał, że on na wieki chce być sługą. Nachdem in Vers 7 festgestellt worden ist, dass alle Opfer letzten Endes nicht die volle Befriedigung Gottes hervorbringen können, sagt er, ich komme in Vers 8. Kiedy w wierszu 7 jest już napisane, że Bóg tak właściwie do końca nie był zadowolony z tych ofiar, to czytamy te słowa, wtedy rzekłem, oto przychodzę. Das war seine freiwillige Entscheidung. I to był jego, to była jego dobrowolna decyzja. Und wir sehen in dem Zusammenhang der Gedanken hier. I widzimy tutaj, wiążąc te myśli, albo patrząc na kontekst cały tych wierszy, dieser Wunsch kam daraus hervor, Gott vollkommen zufriedenzustellen. Że życzeniem tutaj było, to życzenie było takie, żeby stanąć całkowicie do dyspozycji Boga. Und die Rolle des Buchers sind die ewigen Ratschlüsse Gottes, die er gefasst hat. A te zwoje księgi mówią o tym odwiecznym Bożym postanowieniu albo planach. Und als er in diese Welt hineinkam, kiedy on przyszedł na ten świat, hat er gewissermaßen das gesagt. To on to właściwie tak powiedział. Das sagt Hebräer 10. O tym mówi nam rozdział 10 listu do Hebrajczyków. Als er in die Welt kommt, spricht er, ich komme. Kiedy przychodzi na ten świat, mówi, ja przychodzę. Festgelegt in der Ewigkeit. Było to postanowione już w przeszłej wieczności. Bezeugt beim Eintreten in die Zeit. I potwierdzone przez wejście w tym odpowiednim czasie, przyjście w odpowiednim czasie. Vers 9. Wiersz 9. In Hebräer 10 wird von dem Willen immer wieder gesprochen. W rozdziale 10 czytamy bardzo często o woli. Zum Beispiel Hebräer 10, Vers 9. Na przykład 10 rozdział, wiersz 9. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni. Vers 7. Wiersz 7. Aby wypełnić wolę Twoją. Doch hier geht's noch weiter. Ale tutaj myśl biegnie jeszcze dalej. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Twoje, czynić pragnę Twoją wolę, Boże mój. Es ging nicht nur darum, das zu tun, was der Wille Gottes war. Nie było tak tylko po prostu wykonywać to, co było Bożą wolą w jego wnętrzu. Sondern in allem seine vollkommene Befriedigung zu suchen. Ale szukać całkowitego, pełnego zadowolenia Boga. Und so konnte der Himmel sich wiederholt öffnen. So konnte sich der Himmel wiederholt öffnen. I tak mogło się niebo otwierać. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. I rozległ się z nieba głos, który wołał, ten jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie.
Dieses Wohlgefallen war seine Lust. To upodobanie, być upodobaniem było jego pragnieniem. Es war seine tiefste Freude. To było jego najgłębszą radością. Er fand seine Befriedigung darin. On znalazł w tym swoje upodobanie, zadowolenie. Er war nicht willenlos. On nie był ubezwłasnowolniony. Aber er unterstellte seinen Willen vollkommen dem Willen Gottes. Ale swoją wolę podporządkował on całkowicie woli Bożej. Und deshalb wusste er. I dlatego wiedział. Alle werden dich verlassen. Alle werden dich verlassen. Że wszyscy cię opuszczą. Aber. Ale. Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Johannes 16. Ale Ojciec mój będzie ze mną. Jana 16. Der zweite Versteil sagt, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. A druga część mówi, wiersza 9, a zakon twój jest we wnętrzu moim. Es ist die innere Einstellung zu Gott. To jest to wewnętrzne nastawienie się ku Bogu. Wir müssen den Wunsch in unserem Herzen tragen. To życzenie musimy nosić w swoim sercu. Kolosser 3, Vers 16. Kolosan 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Christus soll in unserem Herzen wohnen. Kolosser Brief auch. Chrystus powinien mieszkać w naszym sercu. Tak właśnie mówi list do Kolosan. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Chrystus, nadzieja chwały. Und wir sehen ein schönes Bild. I widzimy też piękny obraz. In der Bundeswade. W tej, patrząc na skrzynię przymierza. In der diese beiden Gesetzestafeln waren. Gdzie były te dwie tablice. Die Cherubim blickten auf diese Bundeslade. Cherubini spoglądały, które były tam nad tą skrzynią wykonane, patrzyły na nią. Die Wächter der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. One patrzyły na tą sprawiedliwość i chwałę Bożą. Und sie sahen auf dem Deckel das Blut. Sie sahen auf dem Sühndeckel das Blut. I oni widzieli, patrzyli na ten pokrywę. Wieko. Na to wieko, tak. I widzieli krew. I widzieli krew na niej. In Vers 10 haben wir einen neuen Gedanken. W wierszu 10 mamy nową myśl. Vers 8 und 9 haben wir seine innere Einstellung zu Gott gesehen. W wierszu 8 i 9 widzieliśmy to wewnętrzne postanowienie do Boga, czy skierowane na Boga. Und dann kommt der Dienst nach außen. A teraz widzimy służbę skierowaną na zewnątrz. Er hat die Gerechtigkeit kundgetan. On zwiastował sprawiedliwość. Was ist Gerechtigkeit? Co to jest sprawiedliwość? Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Jest sprawiedliwość, to jest sprawiedliwość Boża. Absolut. Absolutna. Sie beinhaltet die Offenbarung der Gnade Gottes. Ona zawiera objawienie Bożej łaski. Wie auch das Gericht Gottes. Jak również Boży sąd. Noah war der Prediger der Gerechtigkeit. Noe był kaznodzieją sprawiedliwości. Er hat gepredigt, lasst euch retten. On mówił do ludzi, das ist Gnade Gottes. Ludzie, ratujcie się. Taka właśnie, tak wygląda Boża łaska. Er hat gesagt, wenn ihr nicht euch retten lasst. On mówi, jeśli się nie dacie wyratować, dann kommt das Gericht. To przyjdzie sąd. Nur in der Arche Sicherheit. Tylko w Arce jest ratunek. So hat der Jesus auch die Gerechtigkeit verkündigt. I tak też, tak samo Pan Jezus zwiastował tę sprawiedliwość. Der gläubige Überrest wird die Gerechtigkeit verkündigen. I również wierzącej reszcie Izraela będzie ta sprawiedliwość zwiastowana. Er wird deutlich machen, wenn ihr euch von dem bösen System nicht trennt, werdet ihr Gericht werden. Będzie im mówione, jeśli nie pozostawicie tego złego systemu, to spadnie na was sąd. Das hat der Jesus nicht im kleinen Kreis gemacht. Pan Jezus nie czynił tego w małym gronie. Nein, in der großen Versammlung hat er die Gerechtigkeit Gottes verkündigt. On opowiadał o tej Bożej sprawiedliwości w wielkim zgromadzeniu. Wie gesagt, beide Seiten. A więc tak jak żeśmy powiedzieli, obydwie strony. Gnade und Gericht. Łaska i sąd.
Und so dürfen auch wir heute die gute Botschaft weltweit verkündigen. A my dzisiaj również możemy, jak na pokrańce ziemi, zwiastować dobrą nowinę. Der weitere Satz macht deutlich, dass wir auch einen Weg gehen können, der sehr kompromissfreudig ist. Następne wiersze mogą mówić o tym, że możemy iść drogą, która jest pełna kompromisów. Dass wir unser Christentum nicht auswählen. Dass uns keiner als Christ kennt. Że nas możemy iść drogą kompromisu w taki sposób, że nie będą nas widzieć, że jesteśmy chrześcijanami. Dann sind wir verborgene Jünger. Jesteśmy wtedy jakby skrytymi uczniami. Aber das sagte er, das war ich nicht. Ale Pan mówi, ja takim nie byłem. Meine Lippen hemmt dich nicht. Moich warg nie zamknąłem. Das gibt Konfrontation. To jest oczywiście, to prowadzi do konfrontacji. Aber der Herr hat sich nicht davon zurückhalten lassen. Ale Pan się nie cofnął od takich sytuacji. Der Überrest in zukünftigen Tagen wird sich nicht davon zurückhalten lassen. I też w przyszłości reszta Izraela nie pozwoli się cofnąć. Sie werden eine Evangelisationsarbeit leisten in einem Umfang, wie es in den ganzen 2000 Jahren geschehen ist. Wir? Der Überrest. Ta reszta Izraela też w przyszłości właśnie będzie w ten sposób postępować, że będzie zwiastować tą Ewangelię wszędzie, po krańce ziemi. Die meisten werden das mit ihrem Leben bezahlen müssen. I będzie wielu takich, którzy będą musieli zapłacić to życiem. Aber sie sind so erfüllt von der Größe Gottes. Ale oni będą tak napełnieni Bożą wielkością. Von seiner Gerechtigkeit, die ihnen auch aus Gnade geschenkt worden ist. Tą Jego sprawiedliwością, która została podarowana im również z łaski. Dass sie gewissermaßen wie Paulus sagen. Także oni w pewnym stopniu będą mówić to, co mówił Paweł. Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, als wäre für mich selbst. Ja nie zważałem w ogóle na swoje życie, swoje służbie. Vers 11 unterstreicht den Gedanken. A wiersz 11 podkreśla tę myśl. Das, was wir im Herzen tragen, muss auch rauskommen. Bo to, co w sercu się nosi, to musi wyjść na zewnątrz. Und er erfreut sich an der Treue Gottes. I on się cieszył wiernością Bożą. Wann haben wir uns das letzte Mal an Treue Gottes erfreut? Kiedy ostatni raz radowaliśmy się z powodu Bożej wierności? Wir haben gesündigt. Myśmy zgrzeszyli. Wir bekennen das dem Vater nach 1. Johannes 2, Vers 1. Myśmy wyznali to Ojcu według 1. listu Jana, 1. rozdział. Dann sagt der Vater zu uns. A co Ojciec powiedział do nas? Ich liebe dich trotzdem. Ja miłuję Cię pomimo tego. Gehört das uns nicht dazu, die Treue Gottes zu rühren? Czy nie powinno nas to prowadzić do tego, aby uwielbiać Bożą wierność? Die uns immer wieder aufgrund eines Bekenntnisses eine freie Beziehung zu ihm schenkt? Która na gruncie naszego wyznania ciągle na nowo daje nam ten znowu wolny dostęp do Boga? Der zweite Begriff ist die Rettung. Drugim wyrażeniem, które tutaj znajdujemy, jest ratunek albo zbawienie. Wir kennen ja drei Rettungen. My znamy trzy rodzaje zbawienia. Die Errettung der Seele bei der Wiedergeburt. Ratunek czy zbawienie duszy przy nowonarodzeniu. Die Errettung in den Umständen. Ratunek, kiedy znajdujemy się w trudnych okolicznościach. Indem uns auf der einen Seite hilft, durch die widrigen Umstände zu kommen. Kiedy on nam pomaga i wstępuje w te okoliczności, w których jesteśmy. Oder indem er uns gar nicht in diese widrigen Umstände kommen lässt. I wtedy, kiedy nie umiemy wyjść z tych. Nie wprowadza nas w ogóle. Albo nas ochrania i nie wprowadza nas w te okoliczności. Und die dritte Errettung am Ende unseres Weges. A te trzecie zbawienie to jest w końcu naszej drogi. Wo wir dann den Leib der Niedrigkeit ablegen dürfen. Kiedy będziemy mogli pozostawić to ciało śmierci. Er rühmt nicht nur die Errettung, sondern auch die Güte. On nie tylko uwielbia zbawienie, ale również dobroć. Es sind die Gütigkeit Jehovas, dass wir nicht aufgerieben sind. Klagen wieder drei. To są te wielkości Boga, których nie jesteśmy w stanie
śpiewać. Jeden morgen sind sie neu. Bo każdego ranka one są nowe. Welch ein anders Gott zu loben. Dann die Wahrheit. Później też i prawda. Die Wahrheit über Gott. Prawda o Bogu. Die Wahrheit auch über die Versammlung. Również prawda o zgromadzeniu. Dass da ein Leib ist und ein verherrlichtes Haupt. Że ono jest jednym ciałem, a on tym tą uwielbioną głową. Das wusste natürlich David noch nicht. To tego oczywiście Dawid jeszcze wtedy nie wiedział. Wir dürfen das heute bezeugen. Ale my możemy o tym dzisiaj świadczyć. Vers 12 wendet er sich in seiner Not an Gott. Wiersz 12, on kieruje się w stronę Boga. Er ruft die Erbarmungen Gottes an und seine Güte. On chwali zmiłowanie Boże i jego dobroć. Er bittet um die beständige Bewahrung durch die Wahrheit. I prosi też o te stałe zachowanie w prawdzie. Und jetzt zeigt er in Vers 13, warum er diese Bitten hat. A wiersz 13 pokazuje nam, dlaczego on tak woła. Übel bis zur Unzahl hatten ihn umgeben. Że otoczyły mnie niezliczone nieszczęścia. Wie tief hat er Jesus das empfunden? Jak głęboko on to przeżywał. Als ihn alle hassten. Kiedy go wszyscy nienawidzili. Er hat sich krumm gemacht für die Menschen. Er hat sich ausgabt zum Wohle der Menschen. On się cały poświęcił dla dobra ludzi. Er hatte sie mit Brot gespeist, ihre Kranken geheilt. On ich karmił chlebem i uzdrawiał ich. Und doch hat er nur Hass geerntet. A jednak żniwował nienawiść. Ja, übel bis zur Unzahl haben ihn erreicht. Tak, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Und als Gott dann die Grenzen erweiterte, Gott erweiterte die Grenzen im Hinblick auf die Bosheit des Menschen. I kiedy Bóg te granice, jeśli chodzi o tę złość ludzką, coraz bardziej rozszerzył, denn die Menschen durften auf einmal wesentlich mehr tun Christus gegenüber als vorher. Ludzie, Bóg pozwolił ludziom jeszcze bardziej się wznieść przeciwko Panu Jezusowi. Przeciwko Panu Jezusowi, niż to normalnie byłoby możliwe. Denn er sagt, dies ist eure Stunde. Und die Gewalt der Finsternis. I kiedyś Pan Jezus powiedział, to jest wasza godzina i moc ciemności. Dann kommen wir zu einem zweiten Aspekt, die Ungerechtigkeit. Teraz znajdujemy ten drugi aspekt, niesprawiedliwość. Das erinnert uns daran, dass der Jesus unser Stellvertreter, unser Sündenträger geworden ist. To mówi nam, że Pan Jezus niósł te niesprawiedliwości za nas. 1. Petrus 2, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat. Który niósł, tak jak mówi list Piotra, na ciele swoim nasze grzechy, albo nasze nieprawości. Und dann kommt er nochmal auf die Hasser zu sprechen. A później jeszcze raz czytamy o nienawiści. Sie waren zahlreicher als die Haare seines Hauptes. 13. Są liczniejsi niż włosy na mej głowie. Gott, mein Herz hat mich verlassen. Welch eine tiefe Not spricht aus diesem Wort. Mein Herz hat mich verlassen. Jaki ból wynika z tych słów? A odwaga moja opuszcza mnie. Und jetzt wendet er sich in Vers 14 wieder an seinen Gott. A teraz w wierszu 14 znowu się kieruje do swojego Boga. Er flieht die Rettung von ihm, nicht von einem Menschen, sondern nur von Gott. On błaga o pomoc Pana, nie człowieka. So wird der gläubige Überrest. I tak też będzie w przyszłości z wierzącymi, z wierzącą resztką Żydów. Auch völlig isoliert sein, ohne irgendwelche menschliche Hilfe. Oni będą całkowicie odizolowani i nie będą w stanie od człowieka otrzymać pomocy. Und sich an Gott wenden. I skierują się do Boga.
Und weil die Not so groß ist, bittet er um schnelle Hilfe. A ponieważ ten ból jest taki wielki, on prosi o szybką pomoc. Pośpiesz mi z pomocą. Jetzt kommen wir zu Versen, mit denen wir ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Teraz przychodzimy do wierszy, z którymi musimy się obejść dosyć ostrożnie. Denn sie haben einen besonderen Charakter. Gdyż one mają szczególny charakter. Es sind drei Bitten, die jeweils mit Las beginnen. One, tu zawieramy trzy prośby. Alle drei Bitten beziehen sich auf die Zeit, wo der gläubige Überrest in großer Drangsal ist. I te trzy prośby odnoszą się do czasu, w którym wierząca resztka jest w tym wielkim ucisku. Zwei Bitten beziehen sich auf die Feinde. Dwie prośby dotyczą wrogów. Und eine bitte auf den gläubigen Überrest. A jedna prośba dotyczy tych właśnie wierzących Żydów. Das wird in der Zukunft angemessen sein. To w przyszłości będzie miało miejsce, czy to właściwie będzie ta prośba aktualna. Denn das tausendjährige Reich, wo Gerechtigkeit herrscht, steht kurz vor der Aufrichtung. Kiedy będą te prośby wypowiadane krótko właśnie przed tym królestwem, w którym będzie panowała sprawiedliwość. Aber der Herr Jesus hat nie etwas Negatives über seine Feinde gesagt. Ale Pan Jezus właściwie nigdy nic negatywnego nie powiedział o swoich wrogach. Sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. On powiedział, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Und das muss auch unsere Sprache heute sein in der Gnadenzeit. I to również, taka powinna być mowa nasza w czasie łaski. Und Menschen, die ein tiefes Empfinden von der Gnade Gottes hatten, a ludzie, którzy mają głębokie odczuwanie Bożej łaski, haben auch im Alten Testament Gnade geübt. Również też i w Starym Testamencie praktykowali to. Sie haben ihre Feinde mit Brot gespeist. Oni wrogów swoich karmili chlebem. Und so feurige Kohlen auf ihr Haupt gesammelt. I wtedy zgromadzali te żarzące się węgle na ich głowę. Prinzip angewandte Gnade. Taka jest zasada, łaska. Das soll auch uns kennzeichnen, heute in der Gnadenzeit. I to właśnie powinno nas cechować w czasie łaski. Vers 15, bittet ihr um Beschämung der Feinde. I w wierszu 15 właśnie, jeśli chodzi o tą modlitwę w przyszłości, jest prośba o zawstydzenie wrogów. Dass sie zurückweichen mögen alle, die gefahren am Samen haben. Aby się cofnęli, okryci ci, okryci hańbą, którzy pragną mej zguby. Der gläubige Überrest bittet in Vers 16 um die Schande derjenigen, die sich über ihn lustig machen. W wierszu 16 czytamy o tym, że ci wierzący będą modlą się o hańbę dla tych, którzy mówią, drwią ze mnie. Aber dann bittet er auch, lass fröhlich sein. Ale później też i modlą się, niech się rozweselą. Die dich suchen. Ci wszyscy, którzy cię szukają. Dass wir als wiedergeborene Menschen auch immer wieder eine Fröhlichkeit uns schenken lassen. I również i my powinniśmy się jako nowo zrodzeni ludzie pozwolić podarować sobie radość. Eine Freude, die bei Gott zu finden ist. Radość, którą można znaleźć jedynie u Boga. Du sprichst, suchet mein Angesicht. Und da sagt der Jesus, ich suche dein Angesicht. Pan Jezus mówi, ja szukałem Twojego oblicza. Psalm 16, Vers 11. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deinen Rechten immer da. 16. Psalm. Dasz mi poznać, Elwia. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkoszy po prawicy Twojej na wieki. Dann spricht er von denen, die die Rettung Gottes lieben. Teraz mówi też i o tych, którzy miłują zbawienie Boże. Lieben wir nicht auch die Rettung Gottes?
Lieben wir nicht auch die Rettung Gottes? Czy my nie miłujemy też Bożego zbawienia? Oder wollen wir eigenwillige Wege gehen? Albo chcemy iść drogą według własnej woli. Nein, wir wollen uns gegenseitig ermuntern, auf die Rettung Gottes zu warten und sie zu lieben. Chcemy wzajemnie się posilać w tym oczekiwaniu na Boży ratunek. Und dann soll dieses Ganze zum Lobe Gottes sein. I to wszystko wtedy będzie powodem uwielbiania. Dann kommt der Schlussvers. A potem przychodzi wiersz końcowy. Dann sieht der gläubige Überrest sich in seinem augenblicklichen Zustand. Wtedy ta wierząca resztka widzi się w stanie, do którego doszła. Aufgrund der massiven äußeren Einflüsse ist er natürlich elend. Jeśli chodzi o te powszechne, ze wszystkich stron spadające sprzeciwy, to wszystko razem jest wielką biedą. War das nicht bei unserem Herrn Jesus auch? Czy nie było tak również w przypadku Pana Jezusa? Ich glaube, Psalm 88 ist das. Może jest to w psalmie 89. Ja se chcę. 88 wiersz 16. Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej, zawisła nade mną groza Twoja, jestem zrozpaczony. Er zeigt diesem Vers, dass er elend war von Jugend an. Ten wiersz pokazuje nam, że on od młodości cierpiał. Nicht nur am Kreuz, sondern von Jugend an. Nie tylko na krzyżu, ale od samej młodości. Dann wird der Überrest arm genannt hier. Też i ta resztka nazwana jest tutaj biedną. Wir haben schon gesagt, dass sie nicht kaufen und verkaufen konnten. Myśmy też już mówili, że oni nie będą mogli ani kupować, ani sprzedawać. Und wir denken an den Jesus auch. A my myślimy o Panu Jezusie. Er hatte kein Geld in der Tasche. On też nie miał żadnych pieniędzy w kieszeni. Sollte die Tempelsteuer bezahlt werden, musste er Petrus losschicken. Kiedy miał płacić podatek kościelny, to musiał prosić Piotra o pomoc. Und wir denken auch an 2. Korinther 8, Vers 9. A pomyślmy też o 2. Koryntian 8, wiersz 9. Dass er arm geworden ist, damit wir durch seine Armut reich würden. On stał się ubogim, abyśmy bogactwem jego mogli zostać ubogaceni. Und dann kommen noch wunderbare Segnungen. A teraz zauważamy cudowne błogosławieństwa. Ähnlich wie das am Anfang war. Podobne jak na początku. Er rühmt Gott als meine Hilfe. On uwielbia Boga, mówiąc do Niego, moja pomoc. Eine ganz persönliche Hilfe. Całkiem osobista pomoc. Die ganz persönlich auf deine oder meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Który jest postawiony całkiem osobiście dla Twoich i moich potrzeb. Dann rühmt er Gott als seinen ganz persönlichen Erretter. On dalej uwielbia Boga jako osobistego Zbawiciela. In allen Beziehungen. We wszystkich okolicznościach. Dann rühmt er ihn als seinen Gott. On uwielbia go jako swego Boga. Und dann verknüpft er das noch einmal mit seiner Not. I teraz jeszcze raz to łączy ze swoją potrzebą. Er wendet sich gewissermaßen an den allmächtigen Gott, der eine persönliche Beziehung zu ihm hat. On zwraca się do wszechmocnego Boga, z którym ma osobisty związek. Und wir wissen auch, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. I również my powinniśmy być świadomi, że mamy osobisty z nim związek. Dieses ewige Leben. Życie wieczne. Diese Gabe des Heiligen Geistes. Dar Ducha Świętego. Und wir wissen auch, dass diese Beziehung eine Beziehung ewiger Liebe ist. A wiemy, że ten związek jest związkiem wiecznej miłości, który mamy z nim. Zögere nicht. Nie zwlekaj. Der hat gesagt, im Hinblick auf die irdischen Bedürfnisse. On to mówi, patrząc na te potrzeby ziemskie. Hebräer 13. Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. I on mówi do nas, Hebrajczyka, w liście do Hebrajczyków 13 rozdział, nie opuszczę cię, ani cię nie zaniecham. Er ist zur rechten Zeit da. On jest w odpowiednim czasie na miejscu. Und will mit uns durch die Umstände durchgehen. I chce przez te trudne okoliczności przejść z nami. Und dann weitet sich der Blick. I jeszcze dalej
Dann denken wir an Hebräer 10. Pomyślmy o liście do Hebrajczyków, 10 rozdział. Wo dann diese bitte Erfüllung findet. Gdzie znajdujemy tę prośbę, wir lesen Vers 37. Wypełnienie tej prośby, 37 wiersz. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, a nie będzie zwlekał. Jeszcze raz to wszystko podsumujmy. Der ganze Segen, den Gnade Gottes uns geschenkt hat, wollen wir genießen. My możemy korzystać z całego błogosławieństwa, którego chce nam udzielić Boża łaska. Dabei wollen wir nie vergessen, welche Leiden unser Herr durchleben musste. Pamiętajmy o tym i o tym nie powinniśmy zapominać, jak wiele cierpiał Pan. Dass er zu seinem Wort steht. Że on stał zawsze za Słowem. Und dass er sich in Kürze verherrlichen wird. I że on będzie uwielbiony w krótkim czasie. Indem er uns heimholen wird ins Vaterhaus. Kiedy nas weźmie do domu Ojca. Welchen Ratschluss? Jakie postanowienie? Welche eine Liebe? Jaka miłość? Wie viel Wunder? Jakie cuda? Und welch ein seliges Vollenden? Jakie wspaniałe zakończenie? Trotz unseres Versagens. Pomimo tego, że zawodzimy. Gepriesen sei sein Name. Niech uwielbione będzie imię Jego.